kiedy Bóg wysłał proroka Jeremiasza, aby prorok opowiadał o tym, że Izrael zostanie uprowadzony do Babilonu. Jeremiasz robił to wiernie, do tego stopnia, że został uwięziony na placu królewskim za to, co robił. I wtedy przyszedł do niego jego krewny i mówi do niego: chcę, żebyś kupił pole, które należy ci się, ponieważ jesteś postawiony jak w pierwszej linii osób, które mogą nabyć to. Więc je kup ode mnie. Jeremiasz zaczął się modlić. Bóg do niego powiedział: kup to pole. I on podpisał umowę ze swoim krewnym na kupno tego pola, na kupno tej nieruchomości. I potem modli się do Boga, mówi: Boże, przecież Ty powiedziałeś, że wysiedlasz stąd Izrael. Te ziemie będą poddane królowi babilońskiemu. Tutaj nie będzie już naszego państwa. Dlaczego powiedziałeś mi, żebym kupił to pole? Czemu powiedziałeś: kup to pole? Przecież to jest nieporozumienie. On nie wiedział, dlaczego to się dzieje. On nie rozumiał, jak to jest możliwe, że w sytuacji najpotężniejszego kryzysu tamtego stulecia Bóg mówi do niego, żeby zainwestował w miejsce kryzysu. On mówi: zrób to. Ale dlaczego to zrób, Jeremiaszu? Bo ja już mam plan, jak sprowadzić Izrael z powrotem. Ja już mam plan. On powiedział: ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili. Ja ich nie odrzucę. Dlaczego? Dlatego, że wiążą mnie z nim obietnice. Wiąże mnie z nimi przymierze. Bóg miał przymierze z Izraelem. Przymierze, które zawarł przez Abrahama. Miał przymierze. Izrael nie rozumiał tego. Wątpił w Boga. Nie rozumiał, czemu to wszystko się dzieje. Nie rozumiał, że to jest skutek ich błędów. To, że im się rozpada naród. To, że wróg przychodzi i zabiera. Oni nie rozumieli. Oni boczyli się na Boga. Oni mieli pretensje do Boga. Oni nie wierzyli prorokowi. I oni nie rozumieli, że przymierze z Abrahamem jest wieczne. I Bóg jest tym, który strzeże tego przymierza. Jeremiasz jako gest proroczy miał kupić ziemię, która miała być okupowana. To był gest proroczy. On nas czegoś uczył. Bóg przez proroka nas czegoś uczył dzisiaj. Że kiedy pojawia się kryzys w twoim życiu, obojętnie jaki, czy z uwagi na twoją winę, czy z uwagi na winę społeczeństwa, w którym funkcjonujesz, to przymierze Boże z tobą nie zmieniło się. I nie jest to powód, żeby wymiksowywać się ze wszystkiego, co do tej pory robiłeś. Bóg mówi: nie bój się. Nawet żeby wszyscy uciekali z tej ziemi, ty kup ziemię. Ty zrób biznes. Nie wycofuj się. Nawet gdyby wszyscy osłabli, ty działaj jako mój przedstawiciel. Głoś moje słowo, uwalniaj moją moc. Bez względu na wszystko. Bo przyjdzie dzień, kiedy to wszystko się zmieni i wtedy ty będziesz miał już tu swój grunt. Teraz jest czas, żebyś inwestował w swoje życie. Teraz jest moment, żebyś bez względu na to, co wokół się dzieje, wokół jakiejkolwiek burzy, która się dzieje w twoim życiu, inwestował w twoje życie. Żebyś nie bał się podejmować nowych wyzwań właśnie teraz.
właśnie teraz. Tam, gdzie inni oszczędzają, ty inwestuj. Tam, czego inni się boją, ty uruchamiaj. Teraz, bo kryzys mija, a przymierze Boże z tobą jest nieskończone. Wielu ucieknie, ale ty pozostaniesz na miejscu. Pozostaniesz na miejscu wpływu. Nie wycofuj się w sobie i w sferze życiowej. Nie bój się, że Babilończycy przychodzą. To jest nieważne, kto przychodzi. Ważne, że przymierze z Bogiem jest zawarte. Twoje przymierze z Bogiem. Powiedz: Boże, ja dziękuję Ci za Twoje przymierze ze mną, że w Chrystusie Jezusie zawarłeś ze mną przymierze wieczne. Boże, uwielbiam Cię za to. Boże, chwalę Cię za to. Boże, ja nie zrobię kroku do tyłu, ani wewnątrz mnie, ani w jakiejkolwiek dziedzinie mojego życia. Jeżeli coś będzie potrzeba zaorać, to ja to zaoram, ale tylko dlatego, żeby zasiać nowe ziarno. Halleluja! Uwielbiamy Cię! Halleluja! Żyję jak rakieta, jestem wiele wart. Mówią: mostów nie pal, robię to co dnia. Halleluja! Z ciebie nie jestem już niebo. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna. Czcimy Twoje imię, Jezus. Tu i teraz. Krzyczę większy kontrast, tylko czel i biel. Życie na półśrodkach nie obchodzi mnie. Jeszcze mała chwila. Niebo rzuca dzień, niebo rzuca dzień.
siódmy lew.
niebo rzuca cię. Halleluja. Wraca Jezus Pan. To jest dzień, na który czekano wiele lat. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Zapowiedziany przez proroków. Wielki zimny lew. Wraca Jezus Pan. Dzień zapowiedziany tysiące lat temu. Powrót Mesjasza. To tam musi być twój wzrok. Musisz widzieć, jak on wraca. Kolana przed obliczem święty trwał. Przed obliczem twym bardzo cię potrzebuję. Wiarą sięgam w głębie twych ram. Tak bardzo pragnę. Pragnę, byś wrócił. Jezus mój, tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus wróć. Tak bardzo pragnę cię. Jezus wróć. Ja wzywam imię Twe. Jezus wróć. Posągi Bogu stron. Jezus wróć. Ty jesteś Pan. Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, Królu. Twej łasce trwam u Twoich stóp. O Jezus wróć. Twoja moc. Twoja moc jest mi dana. Twoja moc jest mi dana. Ja władam w potędze Twej. Halleluja! Siła śmiechła upada. Ty ze mną wędrówce byj. Tak bardzo pragnę. Pragnę, byś wrócił, Król. Jezus mój, tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus wróć. Tak bardzo pragnę cię. Jezus wróć. Ja wzywam imię Twe. Jezus wróć. Posągi Bogu stron. Jezus wróć. Ty jesteś Pan. Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, Królu. Twej łasce trwam u Twoich stóp. O Jezus wróć. Zginam moje kolana. Na moje kolana. Oglądaj to! Przed obliczem świętym. Jak Pan, na wielkim ekranie. Bardzo cię potrzebuję. Oglądaj ja jego powrót. Ja sięgam w głębie twych ran. Halleluja! Tak bardzo pragnę. Wszelkie kolano się ugnie. Pragnę, byś wrócił. Tak bardzo czekam. Wszelki język wyzna. Na ten dzień. Przełom jest Panem. Jezu wróć. Tak bardzo pragnę cię. Jezus wróć. Ja wzywam imię Twe. Jezus wróć. To są mniej Bogu. Jezus. Ty jesteś Pan. Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. Twej łasce trwam u Twoich stóp. O Jezus wróć. Twoja jest mi dana. Moja moc jest mi dana. Ja władam w potędze Twej. Ja władam. Siła piekła upada. Ty ze mną wędrówce myj. Tak bardzo pragnę. Pragnę, byś wrócił. Woj do Niego. Tak bardzo czekam na ten dzień. Jezus wróć. Tak bardzo pragnę. Jezu wróć. Ja wzywam imię Twe. Jezu wróć. Posługi Bogu stąd. A komu? Ty jesteś Pan. Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. W Twojej łasce trwam u Twoich stóp. O Jezus wróć. Jezus wróć. Tak bardzo pragnę Cię. Jezus wróć. Ja wzywam imię Twe. Jezu wróć. Posągi Boże. Jezus wróć. Ty jesteś Pan.
Ty jesteś mój, Ciebie uwielbiam, Królu. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć! Jezu, wróć! Tak Jezus. Bardzo pragnę Ciebie. Jezu, wróć! Ja wzywam imię Twe, Jezu, wróć! Posągi Bogu, Jezu, wróć! W tym świętym duchu żądź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie Twoja moc jest mi dana, Twoja moc jest mi dana. Ja władam potędze Twym, siła piekła opada. Ty ze mną wędrówce mej. Tak bardzo pragnę, pragnę byś wrócił. Jezus, tak bardzo czekam na ten dzień. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, wróć. Ja wzywam imię Twe, Jezu, wróć. Posągi Bogu wstrzymać, Jezu, wróć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć. Jezu, wróć. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, wróć. Ja wzywam imię, Jezu, wróć. Jezu, Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. W tej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć. Jezu, wróć. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, wróć. Ja wzywam, Jezu, wróć. Jezu, wróć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć. Jezu, wróć. Tak bardzo pragnę Cię, Halleluja. Jezu, wróć. Ja wzywam imię Twe, Jezus, wróć. Posągi Bogu, Jezus, wróć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Król. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. Twoja moc jest mi dana. Twoja moc jest mi dana. Ja władam w potędze Twej. Uwielbi go poddanie. Siła piekła upada. Ty ze mną wędrówce my. Poddaniem go uwielbi. Tak bardzo pragnę. Jak jesteś obciążony, to tu powinieneś być na przodzie. Tak bardzo czekam. Im bardziej obciążony, no tym dzień. Bardziej z przodu. Jezu, wróć. Tak bardzo pragnę Cię, poddanie. Ja wzywam imię, uwielbi go poddanie. Jezu, wróć. Słab moc diabła. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, mój Królu. Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć. Podnieś do niego głos. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, wróć. Ja wzywam imię Twe, Jezu, wróć. Posągi Bogu, Jezu, wróć. Jego przymierze jest nie do złamania. Ty jesteś Pan, Jego słowo jest wieczne. Ciebie uwielbiam, Jego obietnice są wierne. W Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. On powiedział, o, ja Bóg wszelkiego ciała. Jezu, wróć. Jezus. Tak bardzo pragnę Cię, Jezu, wróć. Ja wzywam imię Twe, Jezu, wróć. Posągi Bogu, Jezu, wróć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg. Ciebie uwielbiam, w Twojej łasce trwam, u Twoich stóp. O, Jezu, wróć.
Jezus, wróć, tak bardzo pragnę. Kiedy On wróci, Jezus, wróć, będziesz ja stał przy Jego prawicy. Jezus, wróć, posągi bogów stróż. Jezus, wróć, ciężary tym świętym nie będą już Cię dotyczyć. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg, Ciebie uwielbiam, Królu. Twe ma sens Pan, u Twoich stóp. O Jezus, wróć, Jezus, wróć, tak bardzo pragnę Cię. Jezus, wróć, Jezus, wróć, posągi Bogu stróż. Jezus, wróć, Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg, Ciebie uwielbiam, Królu. W Twojej masce trwam, u Twoich stóp. O Jezus, wróć, Jezus, wróć, Bóg wszelkiego tak bardzo ciała pragnę Cię. Jezus, wróć, Bóg wszelkiego ja ciała, ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć, Pan stworzenia, Bogów strąć. Jezus, wróć, doskonały, w tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg, Ciebie uwielbia mój Bóg. To Twoją wiarą Go uwielbia, wiarą w przymierze. O Jezus, wróć, Jezus, wróć, tak bardzo pragnę. Wyprostuj, Cię. Jezus, wróć, skięte kolana, ja wzywam imię Twe. Jezus, wróć, posągi Bogów strąć. Jezus, wróć, w tym świętym duchu rządź. Ty jesteś Pan, Ty jesteś Bóg, Ciebie uwielbiam. Wyprostuj skięte kolana, w Twej łasce trwa. Aleluja, u Twoich stóp. Uwielbij Go wiarą. O Jezus, wróć, uwielbij Go wiarą. Lera baba baba shilera baya basekara la ramasa i katara mama sekara la ramasa. Hallelujah. Kochani, wiecie, z czego wynika tak wiele obciążeń? Z prostego pomylenia kierunków. Amen. Pierwsze jest być, a potem jest mieć. Amen. Mieć wynika z być. Mieć jest skutkiem być. 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 Przeczytałem dzisiaj rano pewien fragment, który zniżył mnie na kolana i pokazał, jaką mamy tendencję do odpływania. Kiedy do Lota przyszedł Pan, a raczej aniołowie pańscy, to Lot uznał to za coś najważniejszego. Amen. Pod drzwiami Lota stała zgraja bandytów, którzy chcieli zabić dwóch mężów. Co zrobił Lot? Co zrobił Lot? Powiedział: mam dwie córki, dziewice, je wam dam. Róbcie z nimi co chcecie, bo Pan przyszedł do niego. Pan przyszedł do niego. Rozumiecie to? Pan przyszedł. Być. To są prorocze obrazy, ja wiem. Być. Być. Kim jestem? Kim jestem w Nim? Kim jestem? Przeżywanie tożsamości. Codziennie słyszę od ludzi: ja znam Twoją tożsamość, a ja Ci powiem, a ja się jej dopiero uczę. Każdego dnia coraz bardziej. Dzisiaj mam maksa, ale jutro będę dalej. Pojutrze będę dalej. I wiem, że całe życie będę zanurzał się w tożsamości. I na to jestem ukierunkowany. Najpierw być, bo z tego, kim jestem, usłyszę innym. A jak będę, to i będę miał, bo wszystko będzie mi dodane. Bo poszerzę granice Królestwa w sobie. Być, być, a dopiero potem mieć. Aleluja! Oglądaj Go w duchu! Śpiewaj! Oglądaj! Kryzysową narzeczoną z Jego kufla pić. Co mi tam naważono, mogłem ja
nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Zarazem raz. Zarazem raz. Mogę sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogłem diabła być, jakoś sobie przebielować, potem opaść sił i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Powietrzny czas. Powietrzny czas. Powietrzny czas. Alleluja. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, tak jestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, tak. Kryzysową na rzecz ogół, z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przy zgaszonym odbiorniku. Miecza i nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Zarazem raz. Zarazem raz. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, zakręciłem się. Wiary gestem. Mogłem. Mogłem być już na dnie. Mogłem być już na dnie. Kryzysową na rzecz ogół, mogę sobie żyć. Renero la pria restado. E nostia ne brena mania. Mogłem diabła być. E lo e ascia pane mas. E jakoś sobie przebiegować. Le glori na lecero. Potem opaść sił. I się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Powiedzmy czas. Powiedzmy czas. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, zakręciłem się.
jestem. Jezus odwiedził się, wiary jestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa wychyliłem się, wiary jestem. Ciągniemy. Na dnie. Jezusa. Pamiętaj o tym. Wspominaj to teraz. Wiary gestem mogłem. Twoje nowe narodzenie. Być już na dnie. Twoje wejście do nieba. Jezusa. Twój bilet do wieczności. Wiary gestem mogłem. Być już. Wspominaj to teraz. Powiedz, tak jak Ciebie poznałem, tak będę w Tobie chodził do końca moich dni. Mogłem być już na dnie. Dla tej obietnicy, Twojej obietnicy, teraz jest moc. Wiary gestem. Prorok Izajasz, poczekajcie sekundkę. Prorok Izajasz mówi o tym, że dawne rzeczy przeminęły i mamy mieć odwagę do tego, aby zwiastować to, co ma nastać. Jedną z przekleństw Kościoła jest to, że patrzymy na wczoraj. Patrzymy na wczorajszą atmosferę, na wczorajszą informację, na to, co było wczoraj. Patrzenie na wczoraj to jest przekleństwo. Dlaczego? Ponieważ wczoraj jest zamknięte na amen. Nie ma wczoraj. Jest dzień dzisiejszy i prorok Izajasz zachęca do tego, aby co robić? Aby zwiastować to, co ma nastać. I on to mówi do odważnych ludzi. To, co kiełkuje, będę wam opowiadał. To, co kiełkuje, będę wam opowiadał. Mów do swojego życia to, co chcesz widzieć. Mów do swojego życia, a to, co będziesz mówił dzisiaj, będziesz oglądał jutro. Ale nie trzymaj się wczorajszej informacji. Przeklnij tą informację, która cię obciążyła, która do twojego życia nic nie przyniosła, która nie wzbudziła wiary, która nie wzbudziła determinacji, a tylko i wyłącznie cię obciążyła. Nie wiesz, co masz z nią zrobić. Masz ból w sercu. Nie doświadczasz życia, nie doświadczasz zbawienia, nie doświadczasz prostych rzeczy. Kochani, my mamy przeżywać życie, przeżywać miłość, radość, pokój, życie, mamy się cieszyć. Ostatnio Artur powiedział, że niedziela to ma być szabat, 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 a nie spięci jak agrafki, obciążeni, co o mnie myśli Klaudia, nie obchodzi mnie to, co myśli o mnie Agnieszka, nie interesuje mnie to, jakie myśli ma o mnie Sławek, nie interesuje mnie to. I ty masz tutaj stać i masz się czuć tak, jakbyś był tylko ty. Amen. I tylko Jezus. Tylko ty i tylko Jezus. Tylko ty i tylko Jezus. Kochani, wy się oglądacie tak, patrzycie, co się dzieje tu, co się dzieje tam. Skup się na Jezusie, skup się na uwielbieniu, skup się w ogóle na tym, że masz przeżyć dzisiaj szabat, szabat, szabat. My mamy wyjść stąd silniejsi, mądrzejsi, bardziej odpocznięci, wyluzowani, a nie obciążeni. Poszedłem do kościoła i mi załadowali taki materiał, że teraz chodzę cały tydzień w ciężarach. Rozwalamy to! Rozwal starą informację, wczorajszą informację. Pokaż swoją twarz, pokaż tak naprawdę, do czego bije twoje serce. Przestań być niemym milczkiem koło kolumny. Weź swój przełom, weź swój przełom. Prorok Izajasz mówi, oto zwiastuję wam nową rzecz. Będę o niej opowiadał, będę prorokował do przyszłości przez moc imienia Jezus. Hakatara basatara. Ojcze, my ogłaszamy życie, my ogłaszamy wyzwolenie, my ogłaszamy wyzwolenie. Wyzwolenie dla ludu Bożego, zaopatrzenie dla ludu Bożego. Ja teraz rozwalam tą spinkę przez moc imienia Jezus.
Przeklinam Ciebie, podły diable, podły religijny diable, Ty, który powiedziałeś do ludzkich umysłów, że będą milczeli i za milczenie dostaną medal. Gówno dostaniesz, a nie medal. Bóg mówi o tym, aby występować, aby odważnie występować, aby odważnie marzyć, aby odważnie się modlić. Ojcze, my przełamujemy atmosferę niemocy, atmosferę głupoty, atmosferę stęchlizny, atmosferę religii, zamuły religijnej, kultu ciała. Ja to rozwalam, przeklinam. Poczekaj jeszcze sekundkę. Świat zgłupiał i głupota przenika przez Kościół. Byłam teraz u ginekologa, ginekolog mnie bada, patrzy na mnie i mówi: chciałaby się pani zoperować? Ja mówię: a co? Mam tam coś nie tak? Dziura mi się przekrzywiła? Mówię: mam męża, nie zgłasza usterek. Jeśli dziura jest na swoim miejscu, to dziękuję bardzo. Słuchajcie, powiem to. Odbyty sobie wybielają, botoksy sobie robią na wargi. Kościół chodzi w głupocie, często w takiej samej jak świat. Faceci sobie robią botoksy. Odpierdzieliła korba. A moje pytanie do Ciebie: czy chodzisz na ewangelizację? Kogo przyprowadziłeś do Jezusa w tym tygodniu? Kogo przyprowadziłeś do Jezusa? Komu ogłosiłeś miłosiwy rok Pana? Na czym jesteś skupiony? Co Cię nakręca? Co Cię napędza? Do czego bije Twoje serce? Zabawa to jest, to nie jest zabawa w Kościół. To nie jest zabawa w apostolstwo. Kochani, to nie jest to. To nie jest to. Świat zgłupiał i ten duch przenika do Kościoła. Ten duch przenika do Kościoła. Czy masz jeszcze serce, żeby Boga uwielbiać? Masz serducho, żeby Boga uwielbiać? Czy wiesz, że On Ci darował życie? Kiedyś pewien usługujący wszedł do takiej dużej kongregacji i mówi tak: gdybyście naprawdę sercem wierzyli, że w Jezusie jest zbawienie, to byście wylegli tą całą ekipą na miasto i byście ludziom zwiastowali Ewangelię. Rozumiecie? Poznanie tu. Poznanie sercem. Szakatara laraba sakatara ma. Hekatara laraba sataraba je. Chorebe szakatara basatara. Ojcze, my zwiastujemy nową rzecz. I my, Ojcze, ogłaszamy, że ona już jest. I my chcemy prorokować do przyszłości. My chcemy mówić do jutra. My chcemy mówić do jutra. My mówimy, że jutro będzie lepsze niż dzisiaj. Ojcze, i my dziękujemy Tobie, że prawda Ewangelii, prawda fundamentalna, ona będzie nas dotykała. Ona będzie nas rozpalała. Że będzie Chcemy myśleć, Ojcze, o tym, jak uwalniać Twoje królestwo, jak uwalniać Twoją moc, do jakich drzwi zapukać, gdzie kłaść rękę, na jaką klamkę, jakie biznesy, z kim, w jakich okolicznościach, w jakiej wolę, w jakiej determinacji. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że właśnie o tym będziemy myśleć, o tym będziemy myśleć, to będziemy mówić, Ojcze. My przeklinamy informację z wczoraj, informacja z wczoraj. To jest zamknięty temat. Zamknięty temat. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj Bóg do Ciebie mówi. Dzisiaj powstań. Dzisiaj podnieś swoje ręce. Wstańcie w ogóle. Wstańcie. My uwielbiamy Boga. Boga uwielbiamy. Boga uwielbiamy. Uwielbiamy Króla Królów i Pana Panów. Tego, który dał się zamordować dla mojego i Twojego zbawienia. On się dał ubiczować. On dał, aby korona cierniowa rozwaliła mu czachę. Jemu pękło serce. Jemu pękło serce. On przeżył oddzielenie od Boga. On tam skapitulował dla Twojego i mojego życia. Krew się lała. Serce mu pękło. Jemu serce pękło. Nie po to, abyśmy się bawili. Nie dla dobra i zła. Dla życia. Dla życia. Mamy życie przeżywać. Życie. I tu mamy doświadczać życie. Ojcze, my chcemy przeżyć szabat. Szabat. Wolność. Swobodę. Uzdrowienie. Uwolnienie. Szakatara basako torobasekata. Era laraba bababa. Ekatara laraba sakoro. Mogłem być. Mogłem być już na dnie. A nie jestem. Jezusa. Wyciłem się. Wiary jestem. Mogłem.
gestem. Cofnijcie się. Proszę, wyjdźcie do przodu, wy, którzy jesteście zaspokojeni kompletnie. Tak. Tylko takie osoby, które są kompletnie zaspokojone. Od A do Z. Proszę, ustańcie twarzą do ludzi. Kompletnie zaspokojony. Tylko kompletnie zaspokojeni. A teraz wy kompletnie zaspokojeni spójrzcie na ludzi, którzy nie są zaspokojeni. I teraz powiedzcie, jak tymi ludźmi zrobicie przebudzenie. Teraz powiedzcie, jak nimi zrobić przebudzenie. Jak tymi niezaspokojonymi zrobić przebudzenie. Jak tymi niezaspokojonymi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 ludzi. 12 osób stoi. Bartek, też jesteś zaspokojony? Ustań. 13 osób. A reszta jest niezaspokojona. Niezaspokojeni. I teraz bardzo proszę, jak nimi zrobimy, jak oni mają uwielbiać Boga, oni? Jak oni wszyscy mają uwielbiać Boga? Za co oni mają uwielbiać Boga? Jak oni nie widzą tego? 13 osób widzi. Nikt więcej nie widzi. Nikt więcej nie widzi. Taki jest nasz stan. To są fakty. Rozumiecie? Takie mamy fakty. To są fakty. Nie to, co byśmy chcieli, ale takie mamy fakty. Teraz jesteśmy na tym miejscu i mamy 13 osób, które są zaspokojone. Nie wiemy, jak grupa uwielbienia. Ja jestem generalnie 14. To są fakty. Co to znaczy, że to są fakty? To znaczy, że gdzieś mamy problem. I tego problemu nie rozwiążemy w sposób standardowy, bo standardowe metody nie działają. Nie działają standardowe metody. A jakbyśmy poprosili w jakimś nominalnym kościele, żeby wyszli ci, którzy są zaspokojeni, i kościele na przykład, który ma 300 osób, rozumiecie, to wyjdzie podobna grupa. I tak w ogóle lepiej stoimy. Procentowo stoimy lepiej. Ale ja byłem teraz w piątek, co będę robił zresztą najprawdopodobniej co drugi tydzień, bo tak pracuję. Byłem na ewangelizacji i przyjrzałem się na tą ewangelizację. I tam było 4 osoby ze Sławkiem Piątym, który nagrywał. A dlaczego tam było 4 osoby? Wiecie, ja przeszedłem sobie, łaziłem, modliłem się i łaziłem po tym całym terenie. Po całym terenie łaziłem. Od rotundy, w ogóle pod pałacem. I orientacyjnie sobie mniej więcej liczyłem ludzi. No nie? Ludzi, do których można tam dotrzeć. No nie? 1000 to jest tak delikatnie. Którzy tam stali. Dwie grupy okultystów, którzy machali ogniami. Na każdym z tych miejsc było mniej więcej około po 300 osób. Łącznie z okultystami. Masa ludzi przychodziła w ogóle pod pałacem. A nas tam było, nas. Ja siebie nie liczę, bo tam przedem zobaczyć to. 4 osoby. Ze Sławkiem Piątym, który nagrywał. Dlaczego? Powiem wam dlaczego. Powód jest jeden. Dlatego, że ludzie są niezaspokojeni. Człowiek zaspokojony będzie na tym miejscu i będzie na każdym innym miejscu służby. Człowiek zaspokojony będzie w Afryce, człowiek zaspokojony pieniądze na to zorganizuje, człowiek zaspokojony będzie zasuwał tutaj od rana do wieczora we wszystkich sprawach administracyjnych. Człowiek zaspokojony. Inny człowiek nie będzie. Nie będzie. To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. I niczym tego nie przeszkadza. Ja widzę, że standardowe metody w ogóle nie działają tutaj. Jesteśmy, nazywamy się Kościołem Przebudzeniowym, a nie działają u nas metody standardowe. Dlaczego nie działają? Najwidoczniej dlatego, że potrzebujemy zajrzeć głębiej i zobaczyć, czego potrzeba. Wszyscy muszą być zaspokojeni. Inaczej będziemy robić jakąś manufakturę.
Ludzie są niezaspokojeni na różnych poziomach. Mimo że wszyscy znamy Jezusa. Jesteśmy wszyscy narodzeni z Bożego Ducha. Wszyscy mamy dostęp do tego samego Pisma Świętego. Wszyscy. Dlaczego ludzie są niezaspokojeni? Dlaczego? Na to pytanie ja nie znam odpowiedzi. Wiem jedno, standardowe metody nie działają. Nie działają standardowe metody. To nie działa. Nic po tym uwielbieniu. Nic. Nic. Nie coś, tylko nic. Rozumiecie? Nie działają nam. Jak byłem w szpitalu, to zobaczyłem, że różne rzeczy w moim życiu zostały przeze mnie oszukane. Oszukałem sam siebie. Myślałem, że standardowe rzeczy działać będą cały czas. Nie działały. Musiałem znaleźć niestandardowe. Musiałem zanurzyć się głęboko w siebie i zobaczyć, o co chodzi. Wiecie, co zobaczyłem w sobie? Zacząłem w sobie masę różnych elementów, których nazbierałem przez całe swoje życie. I to spowodowało, że nie mogły działać standardowe rzeczy. Te zwykłe, proste Boże. I musiałem zastosować niestandardowe. Musiałem zastosować niestandardowe, aby zdjąć te płoty i aby standardowe mogły zacząć działać. A że mam to do siebie, że robię rzeczy natychmiast. Od razu wjeżdżam, jeżeli chodzi o moją osobę. Ja od razu wjeżdżam w to. Bo ja nie mam takiej zgody. Spójrzcie na siebie. Jesteście niezaspokojeni. Ile lat jesteś wierząca, Agata? Prawie 6. 6 lat jest niezaspokojona. Niezaspokojona 6 lat. Małgosia, ty jesteś nawrócona ze 20? Nie, 20 lat niezaspokojona. Przemek, ile lat? 5. Niezaspokojenie 5-letnie. 5-letnie niezaspokojenie. Stara się jak może. Szaleje na uwielbieniu. Przyszedł głodny? Pojedzie głodny. Czemu płaczesz? Ile jesteś nawrócona, Netka? Długo jest nawrócona, jest niezaspokojona. Jest rozpieprzona na kawałki. Będzie rozpieprzona później, po nabożeństwie też. Dobre? Taki jest nasz stan. Co my zrobimy z tym, ludzie? Co my z tym porobimy? Jesteś Bożym człowiekiem. Ile lat jesteś nawrócona? Czyniłaś znaki i cuda. Jesteś niezaspokojona. Człowiek postu i modlitwy. Niezaspokojony. Coś musimy zrobić, ludzie. Musimy zrobić jakąś rewolucję u nas. Musimy zrobić rewolucję. Ja nie staję tutaj jako mędrzec, tylko staję tutaj jako człowiek, który chce być częścią tej rewolucji. Częścią tej rewolucji. Miałem spotkanie ostatnio z Przemkiem Więzikiem. Przemek, ty jesteś zaspokojony, czy nie? Do której grupy należysz, bo nie wiem. Niezaspokojony. Z niezaspokojonym Przemkiem rozmawiałem, byłem z nim na spotkaniu i sobie porozmawialiśmy i między innymi powiedziałem do niego taką rzecz, że my nauczyliśmy się dawać. Wiecie w ogóle, dlaczego się powypalało wiele ludzi? Dlaczego na tej ewangelizacji było 4 osoby plus Sławek, który nagrywał? Bo ludzie są wypaleni. To jest bardzo proste. Tutaj nie trzeba kombinować. I teraz posłuchaj. Jak się ma stary, zajechany samochód, to można go kopać w różne części. W zderzak, w silnik, żeby pojechał do przodu dalej. No on nam nie pojedzie. No nie pojedzie nam ten samochód. No. Możemy brać człowieka i będziemy go pchać. Głoś Ewangelię. Głoś Ewangelię. Głoś Ewangelię. Ona będzie głosić tę Ewangelię. Ona będzie ją głosić. Ona będzie ją głosić. Rozumiesz? Aż padnie.
Rozumiecie? Potem trzeba będzie ją pochować. Jest to kolumno. Rozumiecie? To są takie rzeczy. Wypaleni ludzie. Wypaleni dlatego, bo co? Bo głodni. Głodni. Ja nie rozumiem, dlaczego głodni. Ja nie wiem, dlaczego głodni. Ja nie rozumiem, dlaczego głodni. Ja tego nie pojmuję. Nie wiem, dlaczego jesteście głodni. Nie wiem. Musicie mi pomóc znaleźć tą odpowiedź. Ja bardzo potrzebuję waszej pomocy, żebyście mi pomogli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteście głodni. Z jakiego powodu? I my tutaj, którzy mówimy, że jesteśmy zaspokojeni, musimy pomóc tym ludziom, bo w innym wypadku będziemy musieli w 14 osób wszystko robić. Plus Sławek, który nagrywa. I za cholerę nie podźwigniemy tego. Wiecie, ile osób potrzebujemy, żeby zrobić w ogóle ten temat w ogóle proroka? 20 do służby przynajmniej. Którzy będą musieli poświęcić swój czas, energię. Po prostu. Zostawić inne sprawy. A to dopiero początek. Wiecie, co to znaczy zrobić spotkanie na stadionie? Na stadionie. Stadionie. Nie stadionie Żbika w Nasielsku, na którym znajduje się, kurczę, rozumiesz, 80 miejsc drewnianych ławek i gdzie można przejść przez płot i nikt cię nie sprawdzi. Chcemy na stadion iść. Wiecie, co to jest stadion? Wiecie, co to jest misja? Byli parę dni na misji. Wiecie, jakie są koszta, jakie są zaangażowania, co to znaczy? Co to w ogóle znaczy? Nie przejdziemy pewnej granicy. Ja po prostu wiem, że tak nie będzie. Powiem coś wam. I to nie jest slogan. Nie mówię do was sloganu. Ja wstałem z martwych. I powiem wam, kto mnie wyciągnął. Kościół mnie wyciągnął. Kościół mnie wyciągnął stamtąd. To wy powiedzieliście do Boga, wy i wy, że nie zgadzacie się na to, żebym stąd odszedł. Zrobiliście to. Posłuchajcie mnie teraz. Mam serce jak dziecko. Biję tak równo, bo sobie codziennie mierzę tętno. Biję tak równo, że nie wychodzi poza standard. Ja mam jak 17-latek. Cyk, 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 cyk. Ja zmarszczek nie mam. Zniknęły mi. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Zniknęły mi zmarszczki. Poszedłem na tamtą stronę ze zmarszczkami, wyszedłem bez. Po prostu tak to działa. Jola mnie spotkała i powiedziała, ty byłeś na spa. Ja wyszedłem ze szpitala, mówię, byłeś na spa. A ja nie mogłem chodzić. Ja wstałem z martwych, tylko że ja wstałem z martwych z inną myślą. Powołał nas Bóg do tego, żebyśmy zrobili rewolucję. To się w ogóle nie zmieniło. My jesteśmy rewolucjonistami. Rewolucjonistami jesteśmy. Każdy z nas jest rewolucjonistą. Tylko musimy być zaspokojeni. Człowiek niezaspokojony nie zrobi nic. Po prostu nie damy rady, nie przejdziemy tego, rozumiecie? Wiecie, co do mnie Bóg powiedział tam w szpitalu? Chociaż tak, jeżeli ludzie, którzy są z wami w waszej rodzinie, bo to jest rodzina i Bóg używał do mnie sformułowania rodzina, może dlatego, że ja to tak rozumiem, nie wiem. Ludzie, którzy są z wami w rodzinie, oni muszą mieć zrealizowane pragnienia serca. Czego chcecie? Nie w sprawach jakich, tylko wszystkich. Prosto. Musicie być najedzeni, wypasieni. Wypasieni. Nie może w nikim z was, mówię do tych, którzy są niezaspokojeni, nie być najmniejszego, takiego najdrobniejszego elementu, że on jest niezaspokojony. Bo się wypalisz, to cię spali.
to cię spali. Kiedy zrozumiałem to, zobaczyłem, jak mi się otwierają różne drzwi, różne. Ale musiałem głęboko w swoim sercu zrozumieć, że potrzebuję niestandardowych metod. Coś wam powiem. Musimy podjąć decyzję jako Kościół, że każdy człowiek w tym Kościele musi być zaspokojony. Ja pamiętam Mariusza. On miał różne dylematy życiowe. On nie służył. Po prostu. Czego tu się nie robiło? Michał jeździł, gadał, gadaliśmy, różne rzeczy było. Za cholerę nie można było przejść pewnej granicy. Dopiero jak człowiek złapał, ja to nazywam w ogóle restauracyjną kartę nieba i się wziął najadł. On się najadł. On się tak najadł, bo ktoś powie, co się stało, że Mariusz zaczął w ogóle głosić, że zaczął brać to, wychodzić tam i tak dalej. Co się stało? On się najadł. To nie jest prawda, że on tam wyszedł dlatego, że ktoś go przymusił, co się stało. Nie, on się najadł. Wypasł się. Tak się wypasł, jego kielich się przelał. Nie wiem, kto z was, jakie lubicie jeść rzeczy. Jesz coś, coś bardzo dobrego. Jesz i już potem na to patrzysz, nie mogę tego zjeść więcej. Mimo, że dalej to lubisz, leży to, a ty mówisz, koniec. Kielich mój przelewa się, jeszcze kęs i żygnę. I do tego stopnia człowiek musi być wypasony. Jeszcze kęs i żygnę. Bo co to jest? To jest dopiero miejsce wejścia, realną służbę. I teraz jego nie trzeba napędzać. Rozumiesz? Coś wam powiem. Funkcjonowanie w jakimkolwiek deficycie będzie doprowadzało do tego, że... Bo tak, służba cały czas będzie pędzona u nas w Kościele non-stop. My nigdy nie odpuścimy służby. Nigdy te 14 osób nie odpuści tym, którzy są niezaspokojeni. Nikt oni tego nie zrobią. Nawet gdyby mieli zostać sami. Po prostu. Takie coś. I będą pędzić. Będą pędzić. Ale w konsekwencji, jak ludzie będą niewypasieni i będą w służbach, to po prostu oni tam zginą. Mentalnie. I będą na ulicy 4 osoby plus Sławek, który nagrywa. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć. I to, a ulica to jest tylko jakiś element. Jakiś element. Mały element. A misje zagraniczne, a kontakty z różnymi środowiskami, Nie tylko ze środowiskami takimi, które spotyka cię, kurczę, rozumiesz, gdzieś na ulicy. Jak? Jak tam wejść? Co tam zrobić? Musimy być wypasieni. Jeżeli jesteśmy wypasieni, to zdarzają się cuda. Ostatnio byliśmy w jednym miejscu, poprosiłem Tomka, żeby pojechał ze mną nagrać coś. Nagrywamy coś. I raptem niby przypadkiem zjawiają się tam ludzie. Przypadkiem. Jeden ma bardzo duże stowarzyszenie w Brazylii i w Kolumbii. Drugi jest przedsiębiorcą z Medellin, z Kolumbii. Rozumiesz? Jest prezesem związków zawodowych. I obydwaj skorzystali z naszej pomocy i są już nam wdzięczni. Wiecie, kto dostanie kontakty? Wnukowscy. Wnukowscy dostaną kontakty do związków zawodowych w Medellin. Dostaną możliwość dotarcia do setek ludzi, robotników. Będą mogli się powołać na nas, rozmawiać. Nasz kościół wyglądał jak ser żółty. Zamknięty, zbity w kostkę. I były tylko takie co chwilę pojedyncze jak serek topiony, wyskoki, ewangelizacyjne powroty. Obudziłem się z takim pełnym przekonaniem w ogóle, że kościół nie może być tak zamknięty. To jest tylko a propos tego, co mówi Artur teraz. Tylko jak to uzyskać? No to jest jakby druga sprawa. Wychodzimy a propos zaspokojenia. Ale... Musimy to uzyskać. Bo te dziury na... O to nas załatwi. Wiecie co, ja wczoraj sobie rozmyślałam o tym, bo nas nie było z Michałem długo w kościele, bo byliśmy i w Afryce, i w Białymstoku.
I wczoraj tak sobie rozmyślałam o was i wiem, że jest dużo rzeczy, z którymi ludzie się mierzą. I przypomniało mi się, Duch Święty mi przypomniał taką rozmowę, którą kiedyś Artur przeprowadził z Sarą, ze swoją córką. I Sara na coś tam narzekała, była małą dziewczynką, mogła mieć 4-5 lat i on opowiadał, jak on jej odpowiedział. I ona powiedziała, że ma jakiś problem. On do niej odpowiedział, że nie jesteś, Sara, pępkiem świata. Musisz to zrozumieć, twój problem nie jest pępkiem świata. Ona powiedziała, że jest jej ciężko, a Artur jej odpowiedział, ciężko to było Jezusowi na krzyżu. I powiem wam taką rzecz, że tak jak my tutaj stoimy, to nie jest tak, że do nas nie przychodzą jakieś trudności czy problemy, że my się z czymś tam nie mierzymy. Po prostu one nie są pępkiem świata. Zupełnie co innego w naszym życiu jest pępkiem świata. Zupełnie coś innego w moim życiu jest pępkiem świata. Ja nie patrzę też tak na te wszystkie rzeczy, że jak coś się wydarza, to ja jestem niezaspokojona. Zupełnie co innego uczyniałam pępkiem świata w moim życiu. Więc zupełnie inna jest moja perspektywa. Dlatego jesteś zaspokojona. I każdy z was musi być zaspokojonym człowiekiem. Musicie to postawić jako priorytet. Musicie być najedzeni. Musicie przyjść do Boga i powiedzieć, muszę być najedzony. Będę jadł, bo ja muszę być najedzony. Ja powiedziałem Przemkowi, my jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym nauczyliśmy się dawać. Tylko to jest dawanie przez, jakby to powiedzieć, akt decyzji. O, ładnie brzmi. Przez akt decyzji. I wiesz, co się dzieje, kiedy dajesz przez akt decyzji? Słabniesz. Za każdym razem będziesz słabną. Ale kiedy będziesz pełen, to ta decyzja po prostu będzie tylko drzwiami. Będziesz pełen i będziesz dawał z pełności. Musicie zdecydować się, że będziecie brać od Boga. Wiecie, dlaczego człowiek nie jest najedzony? Bo nie bierze od Boga. Nie bierze. Bóg do mnie powiedział, mówi, nie bierzesz. Leżysz tu, bo nie bierzesz. Leżysz. Masz powbijane te wszystkie igły. Wyglądasz, kurczę, człowieku, jak półtora nieszczęścia. Rozumiesz? Ja się przejrzałem w lustrze, ja się rozpłakałem na swój widok. Mówię, Boże, jak ja wyglądam. Przecież to jest, kurczę, człowieku, jak szczur w żelaznym sklepie. Rozumiesz? Jestem wypasiony. Przecież to jest masakra. Mówię, masakra jest. Ja tu leżę. A Bóg do mnie powiedział, bo nie bierzesz. Jesteś mistrzem w dawaniu. Przeszedłeś granice. Zacząłeś uwalniać w ogóle rezerwy energetyczne. Dlatego w ogóle płacisz za to cenę. Nikt, kto jest zaspokojony, nie będzie jechał na rezerwie. Nikt, kto jest zaspokojony, nie będzie jechał. Ja powiedziałem, Boże, ja muszę być zaspokojony. Ja muszę być zaspokojony pod każdym względem. Pod każdym względem duchowym, psychicznym, fizycznym. Ja muszę mieć takie zaspokojenie. Jeżeli ja odnajdę w sobie cokolwiek, co gdzieś woła o jedzenie, to ja będę to uważał za grzech. Będę musiał nakarmić to. My wrócimy do uwielbienia zaraz i będziemy uwielbiać Boga. Ale ja chcę, żebyś uwielbiał Boga z tego miejsca, o którym my tutaj rozmawiamy. Ty musisz być najedzony. Rozumiesz, że to jest najważniejsza sprawa? My każdego pchniemy do służby. Taka jest nasza rola. Ale musimy być najedzeni. Wszyscy muszą być zaspokojeni. Rozumiesz? Posłuchaj, cokolwiek w twoim życiu ma dziurę teraz, tak jak ten ser, to znaczy, że tam nie ma zaspokojenia. Przestań się modlić o inne sprawy, zacznij się modlić o to, żeby ta dziura zniknęła. Powiedz, że chcesz, żeby tej dziury nie było. Rozumiesz? I nieważne jak. To jest nieważne, jak to zostanie, to ma być zaspokojone. Przyjdź do Boga teraz, czego ty chcesz w ogóle od Niego. Może my tu mówimy o służbie, a może ty w ogóle potrzebujesz innych rzeczy. My tu ci o służbie, a ty może czego innego potrzebujesz. Może ty o czym innym myślisz. Co ty myślisz, że ty będziesz służył, jak ty myślisz o czymś innym? Nie będziesz. Ja rano wstaję i nie myślę o czymś innym, bo ja jestem zaspokojony. Dlatego mogę myśleć o służbie. Rozumiesz? Mogę myśleć o służbie. Idę rano, bo co idę służyć?
idę służyć, ubieram się do służby, zjadam śniadanie, idę służyć, cokolwiek robię, czynię jak dla Pana. Dlaczego? Bo ja wstaję rano zaspokojony, ja nie mam deficytu. To tak Jezus wychowywał swoich apostołów, rozumiecie? Nie wiem, czy zauważyliście, on dopiero po 2 latach ich pchnął. Bo on ich karmił, karmił. Aż wreszcie zaczęły znikać w nich te dziury. Oni byli wypasieni, jeszcze nie byli mądrzy, jeszcze nie byli, ale byli wypasieni. Czego chcesz, Kaśka? Czego ty chcesz? Bo czy... Ona chce być wolna i szczęśliwa. Pchnij ją do służby. Kto chce ją do służby teraz pchnąć? Kto jej powie, żeby się... Pchnij ją teraz. Ona będzie... Ona ci pójdzie do służby teraz. Wiesz, co ona zrobi? Wiesz, co ona zrobi, Mariusz? Ty się pomyliłaś. Ty się pomyliłaś. Agata, ty się pomyliłaś. Kaśka, ty się pomyliłaś. Może ty się nie pomyliłaś, albo ty się nie pomyliłaś. Bo wiesz, kiedy to się okaże? O, już się chce wyjść. Zobacz, zobacz, już ją ciągnie. Trzeba ją trzymać. Ludzie, perspektywy proroczej, zobacz, trzymać ją musi. Agata na razie stoi przez wolę. Kto jeszcze? Ta, druga będzie teraz trzymana. Teraz Aneta jest trzymana, teraz je trzymasz. Wiesz, ile musisz mieć siły, żeby je trzymać? Norbert, wiesz, ile musisz mieć siły, żeby je trzymać? Dobrze. Wiesz, ile musi ona mieć siły, żeby ona się trzymała? Nakarmić trzeba ludzi. Ludzi trzeba nakarmić. Jeżeli nie będziesz nakarmiony, to będziesz miał problem. Nie podźwigniesz ich. Ja nie potrafię. A też pozdejmowałem ręce innych ludzi z siebie, żeby mnie trzymali. Bo ja nie mam siły do tego. Robiłem to przez lata. Wracamy do uwielbienia Boga. Chcę, żebyście modlili się o wasze deficyty. Macie być nakarmieni, macie być wypasieni, macie być ludźmi, którym w środku nie będzie nic wołało w czasie działań w Królestwie Bożym. Rozumiesz? Nie możesz. Nie możesz. Musisz zapomnieć o tym. Musisz przestać próbować na głodnego służyć Bogu. Na pustym baku się nie zajedzie. Rozumiesz? Na głodnego nie będziesz. Nakarm się. Przychodź do Boga i powiedz, ja muszę być nakarmiony. Ja nie ruszę się sprzed Twojego tronu, jak nie będę nakarmiony. Każda dziedzina mojego życia musi być nakarmiona. Ja nie mogę, Boże, inaczej, bo ja zostałem powołany, żeby budować Twoje królestwo. Ja muszę być nakarmiony. Mam pokarm, macie pokarm. Ten pokarm jest w powietrzu. On jest w powietrzu, ten pokarm. Jest w nauczaniu. Jest w namaszczeniu, jest w usłudze innych ludzi, jest w Piśmie Świętym, jest w przykładzie. Rozumiecie? On jest. Jest. Ale musicie być nakarmieni. Weź mikrofon. Nie wolno być głodnym. Nie wiem, czy pamiętacie jakiś czas temu, nie wiem, czy to było tydzień temu, czy dwa, Agatka powiedziała, że ona zdjęła z siebie odpowiedzialność tego, żeby przyprowadzać ludzi do kościoła. I ja ostatnio wracałam jakoś wieczorem do domu i tak sobie szłam i bardzo mocno przeniknęła mnie taka myśl, że może macie tak, że czekacie właśnie, że coś zrobią pastorzy, że coś zrobią liderzy, ale tak naprawdę ta decyzja jest w was. I ja kiedy tak wracałam, właśnie pomyślałam sobie taką rzecz, że to nie ich odpowiedzialność, żeby was teraz wynieść na jakiś wyższy poziom. To nasza osobista odpowiedzialność, że każdy z nas musi podjąć tą decyzję w swoim sercu. I ja też nie mam rozwiązania, co zrobić, żeby być zaspokojonym, ale wiem, co zrobiłam ja. Ja się zweryfikowałam. Ja zrobiłam potężną w ogóle robotę ze swoim życiem i mogę dzisiaj powiedzieć właśnie, że jestem zaspokojonym człowiekiem właśnie dlatego, że za bardzo skomplikowałam. I przestałam komplikować swoje życie. I tak jak właśnie sobie szłam i właśnie pomyślałam o tym, że to jest jakby to samo. Że tak jak my mamy odpowiedzialność taką, żeby głosić słowo, a Bóg jakby pobudza ludzi do tego, aby dołączać do kościoła, tak właśnie pomyślałam o tym, że to nie jest tak, że teraz mają zrobić coś pastorzy, abyśmy po prostu poszli. To jest każdego indywidualna decyzja. Chciej
być zaspokojony. Skup się na tym teraz. Bo inaczej się spalisz w blokach. Podejdź bardzo poważnie do tego. To jest czas przełomu dla ludzi. To jest nowe doświadczenie łaski. Zabrałeś mnie, mój Jezus, właśnie tam. Idziemy tam, Ojcze. Gdzie już nie sięga żaden ból. Czcimy Ciebie. I pokazałeś, jak zadawać kłam temu, co upadł z chmur. Powozem z ognia, tak jak Eliasz gnam. Przyszłość z wiecznością miesza się. Bez lęku słowem rzeczywistość tkam, tak jak Ty uczysz mnie. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. Aleluja! Gdzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki król. Żyje w nas wielki król! Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas wielki król. Już nie oglądam zdjęć minionych lat, palę okładki zdartych płyt i nie wspominam mnóstwa dawnych dat. Przeszłość to tylko mit. Z tego co weźmiesz, to już twoja rzecz. Gdzie się zatrzymasz z piskiem pół i zamkniesz pokój, aby wszedł święty duch. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas. Oczyma wiary ogląda, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas. Oczyma Halleluja. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas. Zabrałeś mnie, mój Jezus, właśnie tam, gdzie już nie sięga żaden. I pokazałeś, jak zadawać kłam temu, co powozem z ognia, tak jak Eliasz gnam. Przyszłość z wiecznością miesza się. Bez lęku słowem rzeczywistość tkam, tak jak Ty. Wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. Ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas wielki król. Oczyma wiary, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekło drzwi, żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać, żyje w nas. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas. Oglądam zdjęć z minionych lat, palę okładki zdartych płyt i nie wspominam mnóstwa dawnych dat. Przeszłość to tylko mit. Z tego co weźmiesz, to już twoja rzecz. Czy się zatrzymasz z miskiem pól i zamkniesz pokój numer
numer 666. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Wielki klub otrzyma. Rozbijamy piekła drzwi, żyje w nas. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Koniakiem rozbijamy piekła drzwi. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas piekła drzwi, żyje w nas wielki król. Zabrałeś mnie, mój Jezus, właśnie tam, gdzie już nie sięga żaden ból. I pokazałeś, jak zadawać kłam temu, co upadł mógł. Powozem z ognia, tak jak Eliasz nam, przyszłość z wiecznością miesza się. Bez lęku słowem rzeczywistość tkam, tak jak Ty. Alleluja. Uczysz mnie. Hey! Wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas oczyma. Twojego stolu niech nie wiodę i koń nie wiodę. Niech otworzą się te rzeczy. Niech otworzą się, Panie Królowie. Już nie oglądam z niezwinionych lat, palę okładki zdartych płyt i nie wspominam mnóstwa dawnych dat. Przeszłość to tylko mit. Co z tego weźmiesz, to już twoja rzecz. Czy się zatrzymasz z bliskiem i zamkniesz pokój numer 666, aby wszedł. Damy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas, gdy wszyscy
gdy wszyscy wielcy już przestają grać. Nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma, oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas. Otrzyma. Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki. Wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma, oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas. Oczyma, oczyma wiary oglądamy, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas. Gdy wszyscy wielcy już przestają grać, nastaje czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas. Oczyma wiary oglądamy, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Wierzę, że Boży stół jest zastawiony przed Tobą. Dawid powiedział: Pan zastawia stół przede mną. On zastawia stół przede mną. On powiedział: otwórz swoje usta, a napełnię je. Gwiazdy w swojej dłoni, Twoja moc stworzyła wszelki dech.
Wiem, że ty nikogo się nie boisz, jednak z łaski swojej zmiotłeś grzech cały ty. Halleluja. Czasy się zmieniają, lecz u ciebie nieustanny miłosierdzia rok. Kto w twą łaskę przyjmie, kończy w niebie. Dobroć twoja zdradza ludziom wzrok i jesteś lekiem na całe zło. Choćby nawet ktoś bił się w dół, jesteś światłem w ciemności. Oto cały ty. Halleluja! Jesteś lekiem na całe zło. Choćby nawet ktoś bił się w dół, jesteś alfą omegą, świętą strategią. Oto Jezus, ty niezrównany ty. Halleluja! Uwierz to, taki jest dla ciebie. Kiedy grzech i diabeł mnie szukają, to uwielbiam ciebie, robiąc cyrk. Halleluja! Ognie się w mych oczach zapalają i dla ciebie tylko chcę żyć. Jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w dół. Jesteś światłem w ciemności, żyć świata w radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w nóg. Jesteś alfą omegą, świętą strategią, oto Jezus, ty niezrównany ty. Niezrównany ty. Halleluja! Mieścisz wszystkie gwiazdy w swojej dłoni. Twoja moc stworzyła wszelki dech. Wiem, że ty nikogo się nie boisz. Jeden z łaski swojej zmiotłeś grzech cały. Halleluja! Wywyższamy cię, Jezus! Nieustanny miłosierdzia rok. Halleluja! Twą łaskę przyjmie, kończy w niebie. Dobroć twoja zdradza ludziom wzrok. Jesteś lekiem na całe zło. Z wiarą wyznawaj. Choćby nawet ktoś bił się w nóg. Halleluja! Jesteś świat ciemności, świata radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w nóg. Wywyższamy cię. Jesteś alfą omegą, świętą strategią, oto jest ty. I jesteś lekiem na całe zło. Karm się tym. Choćby nawet ktoś bił się w nóg. Karm się. Jesteś światłem radości, mistrzem świata radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w nóg. Jesteś alfą omegą, świętą strategią, jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w nóg. Jesteś światłem w ciemności, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło, choćby nawet ktoś bił się w nóg. Jesteś alfą omegą, świętą strategią, oto Jezus. Halleluja! Jedz jego ciało i pij krew. Mieścisz wszystkie gwiazdy. To się robi w swojej wiarą. Dłoni. Twoja moc stworzyła wszelki dech. To się robi wiarą. Wiem, że ty nikogo się nie boisz. Nie jednak z łaski swojej zmiotłeś grzech
cały dzień. Halleluja! Czasy się zmieniają, lecz tu Ciebie umiesz to robić. Nieustanny miłosierdzia rok. Kto Twą łaskę przyjmie, kończy w niebie. Dobroć Twoja zwraca ludziom wzrok. Jesteś lekiem na całe zło. Choćby nawet ktoś bił się w nóg. Nie jesteś światłem w ciemności. Skrzyp świata radości. Oto cały Ty. Jesteś lekiem na całe zło. To Boże lekarstwo. To Boży pokarm. Jestem Chrystus. Alfą Omegą, świętą strategią. Yes. Oto Jezus Ty. I bij. Jesteś lekiem na całe zło. Jest i bij. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Z wiarą. Jesteś światłem w ciemności. I radości. Oto cały Ty. Jesteś lekiem na całe zło. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jesteś Alfą Omegą, świętą strategią. Oto Jezus Ty. Odpowiedział, kto będzie jadł Twoje kiedy ciało. Grzech i diabeł nie pił moją krew. Nigdy nie będzie łakną i prawo. Uwielbiam Ciebie, robiąc Ty. To trzeba robić wciąż. Ognie ziemnych oczach zapalają. I dla Ciebie tylko chcę znów żyć. Tak jak sieje pokarm fizyczny. Jesteś lekiem na całe zło. Halleluja. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jesteś światłem w ciemności. Mistrzem świata radości. Oto cały Ty. Jecypi! Jesteś lekiem na niczym innym się nie zajmuj. Powiedz, to ja muszę być najedzony, Ojcze. Myśl o sobie. Jesteś Alfą Omegą, świętą strategią. Ja muszę być napojony. Ja! Jecypi! Nie myśl o mężu, o dzieciach, o służbie, o relacjach. Jesteś światłem w ciemności. Ty musisz być najedzony i napojony ciałem i krwią. Jesteś lekiem na całe zło. To jest Boże lekarstwo. Choćby nawet ktoś bił Cię w dno. Boże lekarstwo. Jesteś Alfą Omegą, świętą strategią. Oto Jezus Ty. To jest proste, nieskomplikowane. Nieskomplikowane. Oni się zastanawiali, jak mają jeść i pić go. A on po prostu chciał, aby jedli i pili. Jeśli on nie powiedział, jak się je i pije, to znaczy, że jest to proste tak, że zwykłe dziecko jest w stanie to zrobić. Amen. Bo on nie powiedział, jak. On powiedział, jedzcie i pijcie. I dał im kawałek chleba i dał im kielich wina. Powiedział tak, jak je się jedzenie. Jedzcie i pijcie. Jedzcie i pijcie. Derek Prince, kiedy był bardzo chory i przynosili mu lekarstwo, to wtedy, kiedy mu przynosili w szpitalu polowym leki, on mówił, Panie, teraz również przyjmuję Twoje słowo. Zjadam Twoje słowo. W Twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. A potem napisał książkę Boże Lekarstwo. Wiecie, po co jest ta symbolika komunii czy wieczerzy pańskiej, jak zwał to zwał? Wiecie po co? Żeby zwizualizować, nic więcej. To się robi przez wiarę. Wróć dziś do domu, postaw sobie pusty kubek, weź sobie talerz, łyżkę i powiedz, jem Twoje ciało i piję Twoją krew i będę to robił, jak mówią dietetycy, co 3 godziny. Jadł Twoje ciało i pił Twoją krew. Otwórz mnie na to. Otwórz mnie, Duchu Święty.
Potrzebuję zrozumieć to. Potrzebuję być jak dziecko. Potrzebuję nie komplikować to. On jest źródłem rozwiązań. Trzeba go jeść i pić. Trzeba zadbać o siebie. Módl się tak teraz. Nie myśl, ile nie masz. Ile ci brak. Jedz i pij. Jedz ciało i pij krew. Jak dziecko. Byś dziecku to powiedział, by nie było problemu. Dajcie jej kubeczki puste i miseczki. Zrobi ucztę. Ucztę zrobi. Szapakelare lame nebe dedo kode nadi dele rabe nasse kels. E lo cadenare lai da shikatai lai na manare a cadiere de sera sa. E lara lai di asciaba nena nare laro loro mone nana breda hara lai rechede ne delere dane haris. To ci daje siłę. Te loda na sikatenare lere cadre de aria praise che de loho koto tono nananai. Ietsi pi. On powiedział, wielu przyszło i odeszli głodni. Jedz i pij. Ludzie dziękują za posiłek, który dostają w domu do jedzenia. Nauczyli się, dziękuję Ci Boże za to. Ale kiedy będziesz jadł teraz coś, to powiedz, ja teraz jem Twoje ciało i piję Twoją krew. To nie jest zupa, to nie jest kotlet, to nie jest woda. To jest Twoje ciało i Twoja krew, bo w Tobie żyjemy i w Tobie się poruszamy. W Tobie funkcjonuje wszelkie stworzenie. Twoje namaszczenie jest na tym kotlecie. Twoje namaszczenie jest na tej szklance wody. Oto wieczerza Pańska. On jest w powietrzu. W każdym elemencie powietrza. Wdychasz go teraz. Karm się nim. Nie myśl, czego nie masz. Powiedz, biorę to. Jem, piję, oddycham tobą. Hapa kurula darale waketeny ma. Nie zastanawiaj się. Halleluja, czego nie masz. Ne ma dare la che tene, rele, rede, kede, lere, rede, padre. Idź jutro do Ciholandu i kup sobie piękne ubranie za 8 zł. Halleluja, szapa kataja rala denana marla. Uczci go. Uczci go twoim jedzeniem i piciem. Rozumiesz, o czym on mówi? Prorocy o tym mówili. Halleluja, haba katara la dare nene mene la raha katanana psela baraha. Wiesz, że w niebie, jak tam pójdziesz, to pierwszą rzeczą to będzie uczta z nim. Czytałeś o tym w piśmie? Zanim ci rozda wszechświat do zarządu, to najpierw mówi, zapraszam was na ucztę, gdzie będą wystałe wina, gdzie będą tłuste potrawy. Siadajcie, jedzcie. To jest informacja o tym, że ludzie winni być do tego przyzwyczajeni tutaj na ziemi. Musicie być silni. Żeby być silnymi, musicie być wypasieni. On jest teraz. Teraz. Nie jutro. On jest teraz. Więc teraz jem Twoje ciało. Teraz piję Twoją krew. Teraz. Teraz. Przestań się zastanawiać. To jest król. Twoja moc stworzyła wszelki dym. On leczy każdy element ciebie. Wiem, że ty nikogo zaspokaja cię. Się nie boisz. Zaspokaja cię. Jednak z łaski twojej zmiotłeś cię. Zaspokaja cię. Zaspokaja cię. Zaspokaja cię. Zaspokaja. Czasy się zmieniają, lecz u ciebie. Daje ci siłę. Nieustanny miłosierdzia ruch. Nienaturalny. Kto twą prosto z jego stołu kończy w niebie.
prosto z Jego stołu dajesz. Dobroć Twoja zwraca ludziom wzrok. Prosto z Twojego stołu, Ojcze, niech jest. Jesteś lekiem na całe zło. Prosto z Twojego stołu, prosto ze stołu, niech je. Prosto ze stołu. Halleluja. Jedz i pij. Jedz i pij. Do syta. Do syta, Ojcze. Niech jedzą do syta. Szanowny Boże, drogi Jezus. Twoje synowie i córki. Holy Dreadness. Niech jedzą, niech piją. Jesteś alfą omegą, świętą strategią. Do syta. Oto Jezus Ty. Halleluja. Halleluja. Szebeno do dostrej do Jezus. Elohej szanowny do Jezus. Mnie szukają. Niech jedzą. To uwielbiam Ciebie, robią cyrk. Niech jedzą. Ognie się w mych oczach zapalają. Do syta. I dla Ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś niech jedzą, niech jedzą, niech jedzą, niech jedzą, niech jedzą. Nawet ktoś bił. Do końca niech jedzą. Ze stołu Pańskiego. Halleluja. Jesteś lekiem na całe zło. Niech jedzą. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Halleluja. Jesteś alfą, świętą strategią. Oto Jezus Ty. Boże lekarstwo. Boże lekarstwo. Boże lekarstwo. Boże lekarstwo. Gwiazdy w swojej dłoni. Boże lekarstwo. Twoja moc stworzyła wszelki ten. Boże pokarm. Boże, wiem, że Ty pokarm. Nikogo się nie boisz. Boży pokarm. Jednak z łaski swojej zmiotłeś grzech cały Ty. Boży pokarm. Jedz i pij. Czasy się zmieniają, lecz u Ciebie. Jedz i pij. Nieustanny miłosierdzia róg. Jedz i pij. Szabena na to Jezus. Łaskę przyjmie kończy. Jedz i pij. Dobroć Twoja zwraca ludziom do syta. Jesteś lekiem na całe zło. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jesteś światłem w ciemności. Stóbr ziemi. Stóbr ziemi. Stóbr ziemi. Jesteś lekiem na całe zło. Halleluja. Jedz i pij. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jedz i pij. Jesteś alfą omegą. Jedz i pij. Świętą strategią. Jedz i pij. Do końca. Jezus Ty. Niech nic nie zostanie na stole. Niech nic nie zostanie. Nic. Ani okruszek. Ani okruszek. Kiedy grzech i diabeł mnie szukają, to uwielbiam Ciebie, robiąc cyrk. Karm się, karm. Ognie się w mych oczach zapalają. I karm. Dla Ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło. Halleluja. Jesteś światłem w ciemności. Cały Ty. Jesteś lekiem na całe Alleluja. Zło. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jesteś alfą omegą, świętą strategią. Oto jest Ty. Jesteś lekiem Jedz na całe zło. Do syna. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Jesteś światłem w ciemności. Do syta, aleluja. Oto cały Ty. Aleluja. Holy Spirit, jesteś lekiem na całe zło. Aleluja. Choćby nawet ktoś bił się w dno. Oddychaj, oddychaj nim, oddychaj. Jesteś alfą omegą, świętą strategią. Aleluja. Szone na crazy, kiedy lechę, kiedy na desyna, kiedy kolorę, kiedy na padre, kiedy na lechę, kiedy na Jesus. Módl się.
módl się. Gdy siła zła zdławiła życie me, pobiegłem tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask. Wiedząc, że jestem tam, niech jedno siła zła, gdy siła zła, aleluja, zdławiła życie me. Jej pije, Ojcze. O, z Twojego stołu. Z Twojego stołu. Z Twojego stołu. Miłość ta. Dosyta, Ojcze. Niech będzie kompletnie zaspokojony, Ojcze. Jak na córkę Twoją przystało. Zapisała mnie. O, na prejde, Lore. Cały duch, dusza i ciało. Już teraz wiem, już teraz wiem. Cały duch, dusza i ciało. Że życie w sobie mam. Alleluja. Odważnie biegnę przez ten świat. Nie licząc dni, nie licząc lat. Wiedząc, że jest tam miłości plan. Cała zaspokojona. Miłość ta, duch oduszy cię. Miłość ta. Niech jej pieta to, niech jej pieta. Trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej miłości tej. Aleluja. Gdy siła zła Holy glory, zbawiła życie me. Pobiegłem tam, gdzie święty brzask, gdzie niebo wzbudza życia blask. Wiedzą, że jest tam miłość plan. Niech jedzą i piją. Niech jedzą i piją. Miłość ta. Aleluja. Trzeba miłość ta. Do końca niech jedzą. Niech nic nie zostanie. Trysnęła prosto z Jezusa ran. Nic. Zmieniając życia mojego stan. Aleluja. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej miłości tej. Już teraz wiem, już teraz wiem. Jesteś tym, który ją karmi. Że życie w sobie mam. Jak dziecko. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat. Alleluja. Wiedząc, że już znam miłości plan. Już teraz wiem, już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni. Wiedząc, że już znam miłości plan. Miłość ta. Niech będzie nasycona, Ojcze. Miłość ta. Kompletnie nasycona. Trysnęła prosto z Jezusa ran. Zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie. Niech nic nie zostanie na stole. Dzisiaj rozpływam się w duch, dusza i ciało w pełni zaspokojone. Jak dzieci. Siła zła zławiła życie me. Pobiegłem tam, gdzie święty czas, gdzie niebo wzbudza życia blask. Wiedząc, że jest tam miłości blask. Ja prorokuję nowy czas. Nowy czas. Nowy czas. Jedz i pij. Niech jej pije, Ojcze. Dosyta. 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 Dosyta, Ojcze. Dosyta. Dosyta na to. Niech jej pije, jak na Twoją córkę przystało. Halleluja. Niech jej pije. Już teraz niech jej pije. Niech
będzie nasycone. Nasycenie jak dziecko. Odważnie biegnę. Jak dziecko nasycenie. Jak dziecko. Nie licząc dni. Jak dziecko nasycone. Nasycone dziecko. Wiedząc, śpi spokojnie. Już znam. Bo pan czuwa. Miłość dla. Miłość ta. Niech jej pije. O. Niech jej miłość pije. Aleluja, ale praise the Lord. Trysnęła prosto Alleluja. Z Jezusa jak dziecko, jak dziecko. Zmieniając życia mojego stan. Holy Spirit the Lord. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w jej miłości te. Miłość ta, miłość ta. Ze smakiem, ojcze. Miłość ta. Rebelare lenek drenek od rebrydy Holy Praise the Lord. Zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w miłości tej. Miłość ta. Miłość ta. Miłość ta. Trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej. Głory wytrywa Jezus. Miłość ta, o, miłość ta. Zmieniając życia mojego stan, zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat, wiedząc, że już znam miłości plan. Miłość ta, o, miłość ta, trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w miłości tej. Co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. Więc cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, który mi się trudził pod słońcem? Nie ma nic lepszego dla człowieka, niż to, aby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemności w swoim trudzie, gdyż to podchodzi z ręki Boga. Wzmacniaj się,
abyś mógł obejmować tereny, musisz być silny, najedzony i napity, nieutrudzony. Oto czas łaski, korzystanie z niej. Bóg jest doskonały. Doskonały to znaczy kompletny, niczego nie potrzebujący. Nic w nim się już nie może zmienić. Nic nie może stać się w nim większe ani potężniejsze. Wiele rzeczy przeczytałem o Bogu w Piśmie Świętym przez te lata. Jednej nie przeczytałem nigdy. Nie przeczytałem nigdy, że On bierze. Nie ma o tym mowy w całym Piśmie Świętym. Nie ma takiego wersetu. W pewnym momencie nawet rzekł do Izraelitów: rzucam gnój na wasze święta, a waszych ofiar nie chcę. To były prorocze informacje o czasie łaski. Ale wiele razy przeczytałem o Bogu coś, co brzmi w ten sposób. Jestem dawcą. Wiesz, co to znaczy być doskonałym jak Bóg? Tu też nigdy nie przeczytałem tego w Piśmie Świętym. Aby ktokolwiek z usługujących zachęcał, żeby być takim, żeby być doskonałym jak drugi człowiek. Nie istnieje ludzka doskonałość. Ludzka doskonałość jest zwykłą niedoskonałością, tylko lepszego rzędu. Jest takim samym popsutym samochodem, tylko trochę lepszej marki. Ale jest napisane: bądźcie doskonali jak ja. Nie jak ktokolwiek najbardziej doskonały z ludzi, i jak ja. Wiesz, co to znaczy, że Bóg jest doskonały? To znaczy, że On jest kompletny. On mówi: bądźcie kompletni. Jak mamy być kompletni? Bierzcie ze mnie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was zostało wydane. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. To jest moja krew, która za was została wylana. Mówi: jedzcie ze mnie, bierzcie ze mnie. Całymi garściami będziecie silni. Nie skupiajcie się na tym, żeby mi dawać. Skupiajcie się na tym, żeby ode mnie brać. Dawanie wyjdzie samo. Samo. Mnie nigdy nie męczyła służba. Ja uwielbiam służyć Bogu. Mam z tego przyjemność. Nigdy się nie musiałem do tego zmuszać. Nigdy. Od początku załapałem, że muszę jeść. Jeszcze nie wiedziałem, że tak bardzo jak teraz. Też się zgubiłem w tym. Wiecie w czym? Za mało brałem. Oto mój grzech. Za mało brałem. Za mało. Moje dłonie były za małe. Za mało czerpałem z doskonałego. Za mało. Wiecie, jak się chudnie, jest sposób, żeby chudnąć. Trzeba mieć deficyt kaloryczny. Więcej wydawać energii, niż jej przyjmować. Każdy schudnie. Tylko to, co jest fajne w ciele, w duchu nie zdaje egzaminu. Deficyt kaloryczny, duchowy deficyt kaloryczny, doprowadzi cię do tego, że się będziesz wypalał. Musisz dużo jeść. Dużo brać. Musisz być szczęśliwym człowiekiem. Rozumiesz, że jutro rano musisz być szczęśliwym człowiekiem? A rano jak wstaniesz, musisz być szczęśliwy. Oto nakaz pański. Musisz być szczęśliwy jutro rano. Zadowolony. Zaspokojony. Musisz wstać i powiedzieć: halleluja. Niczego mi nie brakuje. Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem, mój Panie. Wszystko mam. Chciej tego. I uwierz mi, że życie chrześcijanina nie polega na tym, że przez dziesięciolecia wyznajemy, że wszystko mamy i nic nie mamy.
że przez dziesięciolecia wyznajemy, że jesteśmy szczęśliwi, a nie jesteśmy szczęśliwi. Że trwamy w takim czymś, co nawet trudno nazwać. Początek taki jest, ale później nie. Musisz jeść. Karm się. Nie obawiaj się brać od Boga. Zrób coś. Zrób coś. Zrób coś dla siebie. Możesz coś zrobić dla siebie? Jak coś zrobisz dla siebie, to w kolejny piątek będziesz na ulicy z Niną. Ale zacznij coś robić dla siebie w tym tygodniu. To w piątek będziesz na ulicy. Pójdziesz tam z chęcią. Będziesz głosił tam Chrystusa. Będziesz modlił się o ludzi. Jak nie będziesz chciał głosić, to będziesz tam klęczał na kolanach gdzieś i wspomagał modlitewnie. A jak nie, to im zrobisz zakupy, żeby mieli co kurczę zjeść tam na miejscu. Ale to tylko jeden z elementów, które będziesz mógł zrobić pod koniec tygodnia, jeżeli cały tydzień będziesz inwestował w siebie. W Boga nie musisz inwestować. On nie potrzebuje niczego od ciebie. Ani twojego uwielbienia, ani twoich emocji, ani zaangażowania twojego. W ogóle jak Piotr obciął ucho jednemu z żołnierzy, którzy aresztowali Jezusa, to Jezus do niego powiedział: nie rób tego. Czyż nie rozumiesz, że mógłbym teraz sprowadzić tutaj szwadron aniołów? On do roboty ma aniołów. Bóg ma do roboty aniołów. Rozumiesz? Jemu do głowy nie przyszło, żeby gatunek ludzki był przeznaczony przez Niego do tego, aby służyć i wyrabiać coś, aby coś powstawało. Gatunek ludzki to może robić wtedy, kiedy pragnie, wtedy, kiedy chce, wtedy, kiedy jest szczęśliwy. Mam dwoje dzieci. Uwielbiam patrzeć na to, kiedy są szczęśliwe. I uwierzcie, w ogóle nie rozmawiam z moimi dziećmi o ich osiągnięciach, chyba że same przyjdą i mi powiedzą. Jak przychodzą i się chwalą swoimi osiągnięciami, siadam i słucham do oporu. Ale nie pytam moich dzieci, co dzisiaj osiągnąłeś? Nie. Patrzę, czy się cieszą. Patrzę, czy są zadowolone. Czy są szczęśliwe. Rozumiesz? Patrzę, czy mają pełne brzuszki. Pytam, chcecie coś zjeść? Tak, pytam Sary, chcesz coś zjeść? Sama sobie zrobię. Super. Nie pytam ją o sukcesy. Pytam, czy chce coś zjeść. Czemu? Tak, Sara będzie nakarmiona, będzie odnosiła sukcesy. Bo jest w środowisku, które to stymuluje. Wiktor też. Pomyśl o tym. To trzeba iść w tą stronę. Człowiek nakarmiony, człowiek wypasiony idzie jak przecinak do przodu. Jak przecinak. Jak przecinak. Chce tego. Zależy mu. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Nawet taki mędrzec nie naleje. Postanów sobie, że w tym tygodniu zrobisz tyle dla siebie, ile tylko będziesz potrafił w wierze. I zobaczysz, jak będzie wyglądał koniec twojego tygodnia. Wiecie, ja najchętniej czytałem w swoim życiu takie fragmenty z Pisma Świętego, które odpowiadały za to, żeby iść i coś zdobyć.
zawsze mi najbardziej odpowiadały. Takie mam usposobienie, tak się urodziłem. To mnie kręciło. A uciekały mi takie fragmenty, jak armia Izraela idzie, a król, który ich prowadzi, myśląc o zwycięstwach, zarządza dodatkowy post i modlitwę dla armii. W ogóle on mi imponował nawet w pewnym momencie. Rozumiecie? Imponował mi. Tylko armia słabła. Szli dalej, bo byli armią. Wszędzie będziecie szli. Wiem o tym. Będziecie słabnąć, a ci, którzy będą silni, będą was stymulować. Popędzą was. Wepchną w kolejne elementy. Sam to będę robił. Rozumiesz? Tylko w konsekwencji będziemy coraz mniej skuteczni. A ja tego nie chcę. Nie chcę tego. Nie chcę. Chcę, żebyśmy byli bardzo skuteczni. Chcę, żebyśmy byli ludźmi, którzy będą przykładać swoją rękę do pługa i pług będzie się cieszył, że jest nasza ręka na nim. Chcę, żebyście nie mogli się doczekać na przykład piątkowej ewangelizacji. Chciałbym tego. Żebyście już sobie czas gospodarowali, żeby być z tymi ludźmi. W czwartek, w piątek, nie wiem kiedy, komu gdzie pasuje. Żebyście nie mogli się doczekać. A nie myśleć, kurczę, muszę to zrobić, ale dzisiaj nie dam rady. I żebyście mówili sobie, no przecież jest czas łaski, Bóg mnie za to nie będzie karał. Nie. Tylko to tłumaczenie już jest samoukaraniem. To się sam karzesz. Najedz się i napij i ruszaj do przodu. Jedz i pij i ruszaj do przodu. Jedz i pij i ruszaj do przodu. Wiecie, ja przez ostatnie, chyba nawet mogę powiedzieć lata, może ze dwa lata, może i więcej, wstawałem rano, wiecie co ja robiłem? Ja nie jadłem śniadania. Ja miałem suplementy i wiedziałem, że muszę przyjąć określoną ilość tego, tego, tego i tego. Miałem to wszystko wyliczone. Rozumiecie, o co chodzi? Ja to przyjmowałem i szedłem. Ale ja nie rozumiałem, że ja ograniczyłem się do wykonania jakiegoś zadania i przyjmowałem tylko takie elementy w siebie, w swój organizm, które miały mi pomóc wykonać to zadanie. Rozumiesz? Ale teraz staję dużo wcześniej. Nie tylko po to, żeby się modlić. Nie. Dużo wcześniej wstaję i przygotowuję sobie śniadanie. I to nie jest śniadanie pod tytułem, że sobie usmażę jajecznicę. Nie, 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 nie. To są mielone warzywa, różne rzeczy. Czemu? Bo zobaczyłem, że ja potrzebuję być kompletnie wyżywiony. Ale przede wszystkim mam tak robić od środka. Musicie tacy być. Bóg dał pokarm. Przed wami Królestwo Boże. Macie je szerzyć. Jako silni ludzie. Silni ludzie. Silni ludzie. Wiecie, przyglądajcie się na arenę międzynarodową. Rosja jest jak szatan. Zaatakowała Ukrainę. Wiecie dlaczego? Bo Ukrainy nie stać na to, żeby się bronić. Ukraina się musi kredytować, żeby bronić. Gdyby świat zamknął kredytowanie Ukrainie, Rosja by zmiotła Ukrainę. Takie są fakty. Dlatego jest taka walka o kredytowanie.
Jak się zakręci kurek, to jest po wszystkim. Ale Rosja nie zaatakowała NATO, zauważyliście? Nie zaatakuje. Rozumiecie? Za silna jednostka. Też mają rakiety balistyczne. Też mają masę wojska. Jakoś nie zaatakują. Ukraina zaatakowała bez żadnego problemu. Bo Ukraina nie ma nic i na kredycie musi lecieć. Nie możesz lecieć na kredycie. Nie możesz lecieć na namaszczeniu innych ludzi. Nie możesz tak mieć. Musisz być wypasiony. Rozumiesz mnie? Więc zrób sobie plan żywieniowy. Plan żywieniowy. Nie byle jaki. Jeśli to jest dla ciebie zbyt trudne, to przyjdź do Boga i powiedz: pomóż mi w tym. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. Nie potrafię. Naucz mnie jeść Twoje ciało i pić Twoją krew. Naucz mnie zadbać o siebie. Naucz mnie o siebie zadbać. Zadbać o siebie. Zadbać o siebie. Kiedy patrzysz w lustro, musisz zobaczyć wojownika. Zadbaj o tego wojownika. Zadbaj o niego. On nie może wyglądać tak, jak ja wyglądałem w tym lustrze w szpitalu. Tak nie może wyglądać wojownik. Ja tam nie widziałem wojownika. Ja tam widziałem ofiarę systemu. Ofiarę. Patrzyłem i mówię: ofiara losu. Ledwo chodząca ofiara losu. Wielki apostoł wiary. Po prostu jakieś nieporozumienie. Rozumiesz? Jakieś nieporozumienie jest w tym lustrze, kurczę. Tylko że to nie była wina lustra. Nieporozumienie. Jestem ewangelistą, ale ledwo żyję. Boże. Ledwo żyję. Nie mam siły. Nie mam siły, żeby żyć. Jestem niezaspokojony. Nie wiem, jak mam żyć. Nie jestem szczęśliwy. Ale idę głosić dzisiaj. Halleluja. Taki dowcip mi się przypomina, jak w szpitalu anemik przychodzi do siostry i mówi: siostro, poproszę tabletkę. A ona mówi: to może ja przyniosę. Nie, dziękuję, potoczę. Czasem tak się zastanawiam nad tym właśnie. Będę zwycięzcą. Jestem prorokiem. Będę mówił, ale ledwo żyję dzisiaj. Nie mam siły do życia. Będę się modlił, ale od jutra. Bo dzisiaj nie mam siły. Wstałbym dzisiaj wcześniej. Nie, nie mogę wstać o czwartej. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja o czwartej wstał. Przecież o czwartej wstanę, to o szóstej umrę. Przecież nie mogę się modlić od czwartej godziny. Ja idę do pracy, zaraz ja umrę. Na pewno. Rozumiesz? Zrozum to. Zrób coś dla siebie. Bo będziesz brał służbę, a potem będziesz z niej po cichutku gdzieś wyłaził. I będziemy mieli napisane w internecie, że mamy, kurczę, ewangelizację za ewangelizacją, a to będzie wyglądało w ten sposób, że jakaś garstka ludzi będzie się przemieszczała z miejsca na miejsce. I będziemy się szczycić, ale jesteśmy, bo tam nie wychodzą na ulicę. No tak. Przynajmniej mają instynkt samozachowawczy. Jak umierają, to w środku. Przyjaciele, bohaterstwo nie polega na tym, żeby umrzeć w akcji. Mnie nie interesuje takie bohaterstwo. Może kogoś to kręci. Ja znam jednego bohatera, który umarł w akcji i wystarczy. Jezus Chrystus umarł w akcji. Ja nie zamierzam umrzeć w akcji. Nie zamierzam tego zrobić. Nie zamierzam umrzeć w akcji. Nie zamierzam się wysypać gdzieś po drodze. Nie zamierzam tego zrobić. W ogóle mnie to nie kręci. Rozumiesz, o co chodzi?
Mnie nie kręcą sprawy honorowe. Byłem harcerzem kiedyś, tak, to mnie kręciło. Teraz nie jestem harcerzem. Nie jestem honorowym człowiekiem. Interesuje mnie, wiecie co? Interesuje mnie, żebym miał sukces. A żeby mieć sukces, trzeba być silnym. Tylko silni mają sukces. Silni. Tylko silni mają sukces. I mówienie, Chrystus jest moją siłą w tym czasie, kiedy się leży i kwiczy w życiu, to jest hipokryzja, a nie wiara. Bo ja powiedziałem, to można robić na początku. No rok pierwszy, rok. No rok pierwszy dobrze. Ale potem nie. Rozumiesz? Proszę was. Postawcie dzisiaj kropkę nad i w tym. Nie możemy inaczej. Postawmy kropkę nad i. Powiedzmy, Boże, będę wypasionym człowiekiem. Przyjaciele, ja chcę widzieć waszą siłę. Chcę, żebyście podchodzili do mnie i żebyście w ogóle powiedzieli, Artur, w ogóle jestem tak nabombardowany Duchem Świętym, że chcę się pomodlić o Ciebie. Chodź, ja na Ciebie położę teraz ręce, ja uwolnię namaszczenie, bo ja widzę, że ja mogę Tobie coś dać. Ja potrzebuję tego. Potrzebuję, rozumiesz, potrzebuję Twojej siły. Ja i tak będę rósł. Ja wiem o tym. Ale chcę, żebyś Ty rósł. Żebyś był silny. Nie, żeby Kościół strzymał się na jakiejś grupce ludzi. Bo zaczynamy być podobni do baptystowa. Rozumiecie, o co chodzi? Baptyści, którzy mówią w innych językach. Zielonoświątkowcy po prostu, którzy skaczą. Zaczynamy powielać system. Religia zaczyna nas zżerać. Wszystkich. A Kościół jest tak silny, jak najsłabsze ogniwo. Rozumiecie? Tak silny, jak najsłabsze ogniwo. Nie stać nas na to. Zobacz, jesteś introwertykiem na przykład. Bo jak ktoś jest ekstrawertykiem, będzie tutaj skakał, jak Przemek wywijał, czy jemu dobrze, czy źle, on będzie wywijał, proszę Ciebie, bo to jest ekstrawertyk. Ale wiesz, żeby introwertyk stał i tak wywijał, to musi być wypasiony w Duchu Świętym. Bo inaczej w życiu tego nie zrobi. Rozumiecie? Musimy być najedzeni. Nie chcę, żeby było inaczej. Pomóżcie mi w tym. Ja całe życie będę służył Bogu. Całe życie będę jadł i służył Bogu. Tak będzie. Nie zatrzyma mnie nic. Ale błagam was, pomóżcie mi, żebyśmy zdobyli ten kraj, bo nie zdobędziemy w ten sposób. Zabraknie nam czasu. Rozumiecie, o co chodzi? Zabraknie nam czasu. I kurczę, najgorsze jest to, że wiem, że jak my nie zrobimy pewnych ruchów, to nie zrobi w tym kraju ktoś tych ruchów. I to nie jest megalomania, co ja mówię, dlatego że nieodwołalne są powołania i dary Boże. Bóg nas włożył w jakieś wolne duchowo miejsce. Ja to wiem. Jesteśmy w duchowym, objęliśmy duchowy wakat i nie zrobi tego ktoś za nas, rozumiecie? Znowu ten wakat będzie przez jakiś czas. Wiecie, że on do tego momentu on był patologiczny. Porobili trochę. To oni zapraszali największych usługujących w tym kraju, do tego kraju. Nie jakichś tam, tylko konkretnych. Ten właśnie ruch przebudzeniowy, którego jesteśmy kontynuacją. Dzisiaj tych kościołów albo nie ma, albo wyglądają właśnie jak charyzmatyczne baptystowa. Gdzie wszyscy tylko patrzą na zegar, czy już skończy ten pastor, czy nie skończy, bo trzeba jeść. Muszę jeść. Tam i po cichu do Małgosi, co na obiad jest dzisiaj.
jeść. Głodny chce jeść ciągle. Rozumiecie? Będziemy patrzeć na zegar. Pomóżcie mi. Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak mnie wyciągnęliście z tamtej strony, już za granicą byłem. Z zagranicy mnie sprowadziliście. Waszą wiarą. Miłością waszą. Tak ja teraz potrzebuję pomocy, żebyśmy ruszyli w taki sposób, w jaki nie ruszyliśmy do tej pory. My nie możemy być słabi. Nikt z nas, ani jedna osoba nie może być słaba. Nikt z nas. Każdy na swoim odcinku, na swoim poziomie. Rozumiecie? Ale każdy musi być silny. Jeden z przodu, drugi z tyłu, jeden z boku, nieważne. Ale silni. Wypasieni. Usiądźmy, proszę.